pokoju wokół mediów publicznych czy też narodowych, żeby Rada Mediów Narodowych funkcjonowała spokojnie, żeby wszystkie zmiany personalne odbywały się rzeczywiście w sposób już niełagodny, bo zwolnienie tej czy innej osoby na wysokim stanowisku w telewizji publicznej czy w radiu publicznym zawsze odbija się szerokim echem w mediach. Natomiast myślę, że należałoby przede wszystkim uspokoić sytuację, szczególnie w telewizji publicznej. Ocenić bardzo dokładnie i precyzyjnie działania prezesa Jacka Kurskiego. A jak pani ocenia? Pani redaktor, ja szczerze pani powiem, że nie śledziłem aż tak. Nie, panie dyrektorze, niech mi pani wybaczy. Pani mnie pyta troszeczkę obok, że tak powiem, moich... No ale jest pan szefem biura prasowego, proszę nie tłumaczyć, że pan nie ogląda mediów. No szef biura prasowego nie ogląda mediów, no błagam. Nie. Tego już słuchaczom nie może pan mówić. Pani dyrektor, oglądam media, może nie z taką regularnością jak pani redaktor, ale proszę pamiętać o jednym. Są jakby dwie płaszczyzny, jak mniemam, sporu wokół tej całej sytuacji związanej z odwołaniem i nieodwołaniem Jacka Kurskiego. Pierwszą z nich jest jakby merytoryczna zawartość telewizji publicznej, a szczególnie programów informacyjnych, a drugą rzeczą jest stan finansów telewizji publicznej. Jak rozumiem i z tego, co widziałem i czytałem w mediach, które śledzę, główny zarzut członków Rady Mediów Narodowych wobec Jacka Kurskiego właśnie polegał na tym, że telewizja nie ma się najlepiej, jeśli chodzi o finanse. Powtarzam raz jeszcze, nie jestem specjalistą od budżetu telewizji publicznej dzisiaj. Czytam i wsłuchuję się w argumenty obu stron, natomiast wydaje mi się, że jeżeli można mówić o zarzutach wobec Jacka Kurskiego i tu podnoszonych przez członków Rady Mediów Narodowych, to jest właśnie główny zarzut, a nie to, jak ta telewizja wygląda pod względem merytorycznym. A podziela pan zdanie poseł Joanny Lichockiej, że wreszcie telewizja nie szerzy nienawiści i stała się niezależna, apolityczna, apartyjna, bez wpływów partii rządzącej? Myślę, że tak. Myślę, że w porównaniu z tą telewizją, którą widzieliśmy w ciągu ostatnich kilku lat, to ten poziom się poprawił. Nic nie jest doskonałe oczywiście. Trudno mówić tutaj o telewizji, która spełniałaby, jak to zresztą słyszeliśmy z ust chyba nawet